Hej, witajcie. Tym razem nie na torze, nie na motocyklu, a na kanale YouTube. Założyłem ten kanał, ponieważ chciałem się z wami podzielić moimi doświadczeniami, które zdobyłem przez te 25 lat zabawy na żużlu, no bo mając 6 lat, będąc małym dzieckiem, wsiadłem na pierwszy mój motocykl zrobiony przez ojca i od tego czasu byłem adeptem, w końcu zostałem zawodnikiem. Mając 16 lat zdobyłem licencję żużlową, czyli 14 lat zawodowego ścigania, bo praktycznie całe moje życie, tak jak mówiłem, od początku, odkąd sięgam pamięcią, było związane z żużlem do zeszłego sezonu. Dużo będzie informacji, na pewno, nie wiem, tak naprawdę najgorsze właśnie jest zacząć. Długo zastanawiałem się nad tym kanałem, czy go zrobić, jak do tego dojść, ale oglądając tutaj innych, często bywałem na kanale Macieja Wieczorka, także praktycznie no, zrobiłem to teraz tu, troszkę w domu, troszkę tu, zmontujemy to, pierwszy film, następne na pewno będą już dużo lepsze, zdobędę doświadczenie w tej dziedzinie i będę chciał, żebyście mnie słyszeli wyraźnie i widzieli też dość dobrej jakości. Myślę, że akurat tutaj z wideo nie ma kłopotu, gorzej pewnie z dźwiękiem. Jestem tutaj, by opowiedzieć wam o tym wszystkim, jak to wszystko miało miejsce. Za chwilę też tutaj będzie moment, w którym przeniesiemy się do mojego domu. Pokażę wam zdobycze moje przez te 25 lat. Mało, nie mało. Pamiątki zostały. Na pewno decyzja w obecnej sytuacji, na jakim etapie jest sport żużlowy, była słuszna o zakończeniu mojej kariery zawodowej. Myślę nawet, że zrobiłem to trochę za późno. No ale cóż, dobrze, że jestem cały. Cały. 5 lipca czeka mnie operacja. Też właśnie przez kontuzję, która była w żużlu. Muszę troszeczkę się naprawić. Co do żużla, no to gdzieś tam chciałbym dalej w nim zostać. Może jakiś turniej się pojawi, ale stricte chciałbym troszeczkę w inny temat wejść w żużlu. Myślę, że też i będzie coś dla was ciekawego. Pracuję nad tym, na razie nie będę zdradzał szczegółów. No ale zobaczycie w następnym filmie, to już będzie coś na więcej wiadomo. Też jak wrócę do domu, to jadę do warsztatu, bo muszę tam parę rzeczy jeszcze posprzedawać. Będę mógł też przygotować materiały dla was o tym, co byście chcieli wiedzieć o żużlu ze środka. Części, motocykle, opowiem wam. Dajcie komentarze, co was interesuje. Na pewno poruszę te tematy. Subskrybujcie kanał, bo myślę, że warto zajrzeć. Jeżeli wam się spodoba, zapraszam częściej, a zrobię wszystko, by was zaciekawić, by wam dać wiedzę, dać wam to co nie dadzą wam osoby, które nie chcą tego dać i te osoby, które nie mogą tego dać, bo na przykład dużo rzeczy jest obwarowanych regulaminami, dużo osób nie chce mówić o tym, co się dzieje w klubach, jak to wygląda, boją się, wiadomo, każdy dba o swój interes, nikt nie sra w swoje gniazdo, a ja i będę chwalił i trochę też będę pewnie narzekał. Chcę na pewno opowiedzieć o większości mojej kariery, czyli praktycznie myślę, że poruszymy wszystkie kluby, w których jeździłem, a trochę ich było. Także będzie też trochę o wędkarstwie na pewno, bo to tak jakby nie mówić moja mega moje hobby, mega pasja. I wiem, że dużo kibiców wędkuje, dużo osób z was chciało ze mną się umawiać na wypad wędkarski. Dopracowuję też tutaj temat, zmieniłem samochód, żeby był przystosowany do wjazdu na ciężkie tereny, na slipy, na bezdroża, by móc dotrzeć na każde łowisko, które będę chciał. Nie mogę się już doczekać otwarcia sezonu wędkarskiego 1 czerwca. Będę na pewno na jeziorze w Otmuchowie. Także jeżeli ktoś wybiera się tam, to do zobaczenia.
Na pewno będzie materiał z tej wyprawy. Będę tam z Olą, z moją dziewczyną. I będziemy ostro, ostro poganiać za sandaczem. Będziemy też szukali szczupaka. I na pewno myślę, że spróbujemy pogonić za sumem, bo to jest niesamowita ryba. Kiedy złapałem pierwszego swojego suma, byłem tak szczęśliwym dzieckiem, jakbym dostał najlepszą zabawkę, jaką sobie tylko wymarzyłem, która była wow, wielkie. I do dzisiaj, jakby to powiedzieć, zakochałem się w tych rybach i dużo będę właśnie w tym kierunku się ukierowywał. Chyba na chwilę obecną to tyle. Przenosimy się do mojego domu, pokażę wam te puchary i to wszystko. No i trochę tego się tu nazbierało przez te lata zabawy. A to jeszcze i tak nie wszystko, bo trochę zostało rzeczy na warsztacie. A może by tak jeszcze wsiąść i pojechać w jakichś zawodach, jakiś turniej, jakiś puchar by się przydał? Kadra juniorów. Hej, to znowu ja. Na razie krótkie filmy wprowadzające, ale z każdym kolejnym filmem na pewno będziemy się tutaj, jakby to powiedzieć, wdrażać w dłuższe filmy, ciekawsze i właśnie od czegoś trzeba zacząć. Ciekawe tutaj jest to właśnie, że o, 2007 rok. Nadzieje polskiego żużla już był u logo Poznania. Był też kadra juniorów, a w 2013 skok na sezonu 2018. I myślę, że następny film powinien być właśnie o PSŻ Poznań. To był naprawdę ciekawy okres w mojej karierze i kolejne filmy będziemy robić też właśnie o kolejarzu Żurawicz, o moim macierzystym klubie. Piszcie w komentarzach, na pewno nie pominę żadnego klubu. Z każdym klubem coś mnie dzieli. I Gniezno, i Częstochowa, Rybnik. Wszystko podsumujemy w odpowiednim czasie, ale piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze, co bym mógł wam opowiedzieć, nagrać dla was. Na pewno też, kiedy wrócę z trasy, bo teraz będę musiał wyjechać, to zajrzymy do warsztatu i tam na pewno będą ciekawostki dla was. Proponuję wam subskrybować kanał, żeby was nic nie ominęło, a ja rozpędzam się. Trzymajcie się, do zobaczenia.